Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w iście majowej scenerii. Dzisiejszym tematem odcinka Taktyki przy kawie będzie tworzenie szansy strzeleckiej bocznym sektorem. Mamy dwa sektory, jeden i drugi sektor. Dzielimy zawodników na czterech zawodników atakujących, którymi może być środkowy obrońca, boczny obrońca, skrzydłowy i dziesiątka. I podobnie w tym sektorze. Środkowy obrońca, boczny, skrzydłowy i numer 10. Zadaniem zawodników czerwonych jest wymienić minimum 5 podań. Po wymieniu 5 podań zawodnik czerwony może przeprowadzić piłkę przez końcową linię i oddać dośrodkowanie do zawodnika z numerem 9. Drugim rozwiązaniem jest możliwość, kiedy zawodnik czerwony przeprowadza przez sektor od czarnej linii do końcowego pola, może przeprowadzić piłkę przez ten sektor i wtedy oddaje strzał. Jeżeli piłka jest przeprowadzona przez sektor końcowy, jest dośrodkowanie. Jeżeli przez sektor boczny, kończymy akcję strzałem. Zawodnicy muszą wymienić minimum 5 podań, aby decydować się na przeprowadzenie piłki bądź oddanie strzału. Modyfikacją tej gry jest sytuacja, kiedy zawodnik po zagraniu w tył do środkowego obrońcy, który nie może być atakowany przez niebieskiego zawodnika, musi zmienić przestrzeń. Mamy 4 sektory i zawodnik po zagraniu piłki w tył zmienia przestrzeń, a przestrzeń, która została zwolniona przez partnera, musi zostać wypełniona przez innego gracza. Dzięki temu nasi zawodnicy uczą się rotacji w bocznych sektorach i uczą się odpowiednio wykorzystywać przestrzeń, utrzymując cały czas, starając się utrzymywać oczywiście rąb i zmieniać miejsce po zagraniu. Po oddaniu strzału, po przekroczeniu linii końcowej, napastnik oddaje strzał na bramkę, wycofuje się na 16 metr i dostaje jeszcze piłkę od bramkarza bądź drugiego napastnika, aby oddać drugi strzał na bramkę. Oczywiście w następnym ćwiczeniu, w następnej grze na utrzymanie zawodnicy się zmieniają i teraz druga dziewiątka kończy akcję po dośrodkowaniu, wycofuje się i dostaje jeszcze piłkę, aby zakończyć akcję strzałem. Zadaniem dla obrońców jest ustawienie wąskie, tak aby zawodnik, środkowy obrońca bądź boczny, nie mógł zagrać piłki prostopadłej pomiędzy nimi. Zadaniem mojej drużyny jest zakładanie pressingu na bocznym obrońcy, więc dążymy do tego, aby ten zawodnik starał się zagrać do bocznego obrońcy i wtedy staramy się agresywnie zaatakować zawodnika z piłką i zmusić do zagrania w tył. Po odbiorze zawodnicy niebiescy mają za zadanie wyprowadzić piłkę poza czarne pole. Dziękuję za uwagę. Jestem przekonany, że wasza drużyna dzięki tej grze na utrzymanie zacznie tworzyć sobie sytuację w bocznym sektorze do dośrodkowania bądź zejścia do środka i oddania strzału na bramkę. Pozdrawiam, do zobaczenia.